Dla redakcji Celownika pracuje kilkudziesięcioosobowy zespół wykwalifikowanych reporterów pracujących w całym kraju. Tymczasem na antenie Jedynki już tej jesieni pojawi się program, w którym główną rolę grać będą młodzi reporterzy. No właśnie, jeszcze no właśnie, nie poznali Radek, warsztatu tu jest dziennikarskiego głośno, niestety, od podstaw. Że cię zupełnie nie słyszę. To małe dranie. Małe dranie. Tu jest tak głośno, że zupełnie nie słyszę, co mówisz, ale usłyszałam hasło małe dranie i tak właśnie wyglądają małe dranie. Małe dranie, które zajmą się rozmową z dorosłymi ludźmi i nie wiem, czy będą przyznawać klapsy, czy nie. Dzieci ich nie wolno bić, a co z dorosłymi? Będą klapsy za niedobre zachowanie? Tak! Bardzo chętnie! A kto zasługuje na klapsa? Nikt! Tak na razie. A co trzeba zrobić, żeby na niego zasłużyć? Jak trzeba być niedobrym? Trzeba być grzecznym. Jagoda, zdenerwować dziecko w przypadku dorosłych. Boże, a jak wy będziecie tych dorosłych denerwować, kochani? Chodź, tutaj jest najmniejsza. Przykraść. Opa, co trzeba zrobić? Trzeba zrobić przykraść innemu dziecku. Kochani, ale czy wy wiecie, co będziecie robili w tym programie, jaka będzie wasza rola? Niegrzecznych dzieci. Będą grać siebie, jednym słowem. Współczuję wszystkim tym celebrytom, wszystkim tym politykom, którym przyjdzie rozmawiać z tymi młodymi ludźmi. Eleganckiego mężczyznę pod muchą, który chce koniecznie powiedzieć, co będzie w tym programie robił. Oprowadzał po domu sławnych ludzi, będzie jeden w garniturze, który będzie oprowadzał inne dzieci po domu sławnych ludzi. I ty jesteś tym człowiekiem w garniturze? Tak. Taki man in black. No, kochani. Ja chciałbym być w roli Bronisława Komorowskiego. Dobrze. Szanowni Państwo, pierwszym punktem naszych obradów będzie teledysk pana Grzegorza Napieralskiego. To on zmieni, to on, właśnie to on sprawi, że lepszy będzie kraj. To on zmieni, to on, właśnie to on sprawi, że to będzie twój czas. A dla mnie to on było trochę za dużo. To on, to on. Ładny mają głos, nieźle wyglądają. Małe dranie, delikatnie zniesmaczone artystyczną wizją przewodniczącego, postanowiły mu pomóc i wyrobić nowy, muzyczny gust. Bliźniaki były takie fajne, ale te piosenka, to wszystko było... Trzeba przyznać, że mało rozwinięty zasób słów. Jak śpiewały to on, to jest ten mały zasób słów, tak? Tak. Aha. Okay. Bo ciągle było to troszkę więcej. Troszkę lepiej by to by mogło być. I nie w takim wolnym tempie. Za wolno? No. A moje starsze koleżanki, moi starsi koledzy powiedzieli, że znowu za szybko. Możliwe, że właśnie dlatego pan nie przeszedł. Może? Możliwe. To jest myśl. Proszę, naprawdę, tu ma pan strój i tekst. Będziemy robić wideoklip. I pokażemy panu, jak to się robi. Tu tekstik. Tutaj jest tekstik. Niech pan się nauczy. Zaczyna się od małe dranie. I to jest taki hip-hop? Tak. Nie, teraz. Od tego się zaczyna. Teraz zobacz na ekranie. I to ja muszę zaśpiewać. Tak. To jest refren pierwszy. Tak, to jest refren. Myśmy pana prosili. Dobra. I śpiewamy szybko, czy śpiewamy wolno? Zobaczymy. Rapersko. Hip-hopowo, no. Rapersko. Ale ma pan za dużo. O, fajnie. Ale okulary są super. Dobra, to idziemy się przebierać i będziemy śpiewać. Żółwik z góry, beczka i piąteczka! Małe dranie, wielkie. No fałszuje, powiem szczerze, ale tak. Wybacz. Lecz litości nie poczują. W gąszczu pytań kiw mrowisko. To jest dla was widowisko. On jest politykiem, to wiemy. Tak, politycy są wszędzie. Jak mówił, małe dranie rządzą wszędzie. No to na końcu miał krzyknąć, a nie małe dranie rządzą wszędzie. Tak zaczął cicho mówić. Jak rządzą wszędzie, powiedział. Zamiast tak głośno. Yo, wszyscy kimpałowcy. Yo, nowe powitanie. Żółwik, beczka i piąteczka. Małe dranie. Teraz zobacz na ekranie, jak nadchodzą małe dranie. Zamieszanie, co się stanie? Znów zadają to pytanie. Małe dranie, małe dranie, robią w Polsce zamieszanie. No bo on tak robił, tak i
śpiewał, a on powinien robić tak. I powinien też czasem zrobić gwiazdę. To by było takie fajniejsze i raźniejsze. Tak, pokazać czasem strzałeczkę i puścić oczko do widowni. Małe dranie, wielkie dranie powodują to nagranie. Krytykują, obserwują, komentują, bulwersują, lecz litości nie poczują. W gęszczu pytańki w mrowisko, to jest dla was widowisko. Kto przeżyje, ten żyć będzie. Małe dranie rządzą wszędzie. Myślę, że on tylko się skupia na polityce i nie umie się wczuć, a politycy za bardzo nie mają takiego serca i miłości. Jak pan Grzegorz został hipopotę, no to chyba by zarobił na chleb, jedzenie, bo by mu rzucali pieniądze na scenę. Następna kampania przewodniczącego w rytmie Gangsta Rap. My dla pana Stroid zapraszamy na niespodziankę. A co to i jest? Dalszą część zaraz wyjaśnimy później. Lornetka, buty, czapka. To do czołgu jest. A oglądał pan Czterech Pancernych? Oglądałem Czterech Pancernych, to był mój ulubiony film. A którym pan by chciał być z nich? Na początku strasznie chciałem być Jankiem. A potem bardzo polubiłem też Guslika. A dlaczego? No bo Janek był taki, on się uczył, to był taki prawdziwy patriota. Jeżeli pan by chciał być z tym Jankiem Kocem, to pan by musiał mieć siłę. Może pan ma tutaj tą siłę, albo tu, albo tutaj. Myślę, że w rękach i w nogach. Nie czułam, żeby za bardzo miał mięsie, bo człowiek, który ma mięsie, to musi podnosić hantelki przeważnie, ale oni w starych czasach, jak nie było hantelek, to musieli tak normalnie ćwiczyć. No to teraz panu zrobimy musztrę. Niech pan padnie. Padli! A teraz 10 pompek. Raz, dwa, trzy, cztery. Musi trochę ugrodzić, bo to wojsko. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zna pan Marusię z Czterech Pancernych Pies? Tak, była Marusia. Bardzo podobała się Jankowi. A nie chciałby pan mieć Rosjanki i żony? Wiesz co, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale jakby była... Gdybyśmy się poznali, bardzo się w sobie zakochali, to myślę, że tak by było. Załoga, dowód! Tak jest, panie generale. Deszcze niespokojne. Okej. A jak to się go odpala? Sprzęgło. Okej. Podpompowanie oleju, nie tą ręką. Jeszcze trochę, dobra. I palimy. Do domu. Jak czołg zaczął ruszać, no to tak nagle zaczął coś trząść z tyłu, zaczął się robić strasznie głośno i strasznie się wystraszyłam, prawie się nawet uderzyłam, ale no uderzyłam się, ale szczęście, że miałam twardy kask. A pan Grzegorz miał taką, nie, taką, o, taką, taką trochę, powrócimy wierni. Teraz pan pojechać na wojnę? Wiesz co, bałbym się chyba jakby bomby gdzieś leciały albo jakieś pociski. Ale wiesz co, tam w Czterech Pancernych grał też taki właśnie kierowca tego czołgu, nazywał się Grigori. Chyba Grzegorz, czyli tak jak ja, to może zamiast tego Janka będę tym Grigoriem. Czy marzenie małego Grzesia zostało spełnione? Tak, słuchajcie, marzenie chyba każdego chłopaka byłoby poprowadzić prawdziwy czołg. I mi się dzisiaj to udało dzięki wam, za to wam bardzo serdecznie, słuchajcie, dziękuję. Mieliśmy coś i przepraszamy. To są, słuchajcie, moje zdjęcia tutaj w komputerze. Znaleźliście moją największą tajemnicę, tak naprawdę moje zdjęcia z dzieciństwa. Nikt ich jeszcze chyba nie widział, tak naprawdę, no oprócz moich rodziców
i niektórych moich znajomych oczywiście. A to jest, zobaczcie, moje zdjęcie, kiedy byłem małym chłopcem i właśnie zwiedzałem takie muzeum. Właśnie tam były armaty, czołgi, różne rzeczy. I ja tam właśnie byłem, a to jest, zobaczcie, mały Grześ, jak był nad morzem. Zobaczcie, jaki miałem fajny strój do kąpieli. Śmieszne, no, to? Proszę pana, a kiedy pan sobie przekuł uszy? Bo ja jak miała półtorej roczku. O, właśnie, a po co pan przekuł? Jedno. Na chwilkę. A dlaczego? A nie wiem, taki byłem mały chłopak wtedy w szkole średniej i mieliśmy z kolegami taką chwilę słabości i przez chwilę przekuliśmy sobie uszy, ale nie nosiliśmy kolczyków. Ale czym pan przekuł? Igłą. O, bolało. Mhm. A kiedy pan był najbardziej niegrzeczny? No właśnie, wróćmy do tego. Przeskrobałem, tak. Otóż dostałem dwóje. Oj. To dzienniczka. Pani napisała, dlaczego tą dwóje dostałem i kazała, żeby ktoś z rodziców mi tą dwóje po prostu podpisał, że widzieli. Ja nie wiedziałem, co zrobić, a strasznie się bałem taty i mamy. Tym bardziej, że coś od niej wtedy chciałem, już nie pamiętam co. I pamiętam, że przyszedłem do domu i poprosiłem babcię. Która, wiecie jak to, babcia nie miała okularów, ja mówię, babie, rzutaj na kartce, szybko coś podpisz, bo to muszę do szkoły szybko zanieść. I babcia po prostu podpisała tak, jak poprosiłem i zaniosła to do szkoły. Ale i tak się wszystko wydało, bo moja mama przyszła na wywiadówkę, a pani jej pokazała dzienniczek i jej był straszny raban domu. Chciałby pan, aby Grzegorz Napieralski był prezydentem? Nie chciałbym, żeby był prezydentem, jest jeszcze za młody, a po drugie bardzo, bardzo mi nie odpowiadają jego poglądy. Ja się z poglądami Grzegorza Napieralskiego zupełnie nie zgadzam. O, pan mówił z Prawa i Sprawiedliwości, że się ze mną nie zgadza i że jestem za młody i nie mogę być prezydentem. Pewnie, że powinien być prezydentem. Ja na niego głosowałam w tych wyborach, ale wiesz, za 5 lat będą następne wybory prezydenckie, więc mam nadzieję, że wtedy już wygra na pewno. O, i Katarzyna Piekarska mówi, że będę prezydentem. A czy pan Grzegorz jest złym politykiem, czy nie? To jest polityk na dorobku. A czy się pani mu podlizuje? Ale zadajecie trudne pytania. Dla mnie dość ciekawym takim zachowaniem Grzegorza Napieralskiego było w czasie jego kampanii, kiedy bardzo wczesnym rankiem, chyba 5 czy 6 rano, pod jednym z zakładów pracy rozdawał jabłka i kanapki. To było dość zabawne. To tylko podczas kampanii tak karmi? No najczęściej politycy szeroką garścią rozdają obietnice i prezenty w czasie kampanii. W życiu jest trochę trudniej. Kiedy pan rozdawał te jabłka i kanapki? Słuchajcie, w czasie kampanii wyborczej byliśmy pod jednym z zakładów pracy, taką dużą fabryką, która produkuje samochody, a ponieważ tam chcieli tą fabrykę zamknąć, więc ja pojechałem z samego rana, słuchajcie, przed jeszcze 6 rano, kiedy ludzie szli do pracy i rozdawałem właśnie jabłka i mówiłem, że będę walczył, żeby te fabryki nie zamknęli. I nie zamknęli. Ale po co? Po co to było, to rozdawanie? Przyjechały wtedy ze mną wszystkie kamery, wszyscy o tym mówili i w końcu ministrowie i ci wszyscy ludzie najważniejsi w kraju spowodowali, że ta fabryka nie została zamknięta i ją uratowali. Czyli odniosłem mały sukces. A dlaczego pan przegrał? No, wiecie, wszystko tak naprawdę zależy od wyborców. Widocznie Polacy woleli wybrać Bronisława Komorowskiego jako prezydenta, uważali, że on będzie lepszy, a ja zająłem 3 miejsce w tym wyścigu na 10 osób. No to... Dlaczego oni byli lepsi? Polacy uznali, że oni byli lepsi, nie ja. Ale akurat ta przegrana była bardzo miła, bo mimo że przegrałem, wszyscy mówili, że wygrałem. A proszę pana, a pan na kogo głosował? W pierwszej turze wyborów głosowałem na siebie. Aha, no to trzeba tak robić, no! Dzięki. A nie trzeba wygrywać! A proszę pana, a pan, będzie pan startował za 5 lat w kolejnych wyborach? Dzisiaj my wybraliśmy? Jak moje koleżanki, moi koledzy powiedzą Grzegorz startuj i to będzie najlepsza kandydatura według nich, to wystartuję.